Cześć, witajcie. Dzisiaj pora na prezentację kolejnego roweru. Tym razem odbijamy troszeczkę od XC i wskakujemy na rower Enduro. Ja oczywiście nie jestem specem od Enduro. Powiem wam trochę o tym, jak ten rower wygląda, jak jest wyspecyfikowany, a więcej na temat tego, jak ten rower jeździ i tak dalej, to zobaczycie po prostu w filmie akcji, bo ten rower należy do Dawida. Dawida, którego możecie kojarzyć raz, że z naszych filmów, tych takich akcji w testach rowerów, a dwa, że Dawid często pojawiał się w tle programu cyklicznego, tam można było jego POV często zobaczyć. Tam stoi sobie właśnie ten Giant. Przechodzimy już do niego i opowiem wam troszeczkę o tym, jak on wygląda i jakie ma w sobie bebeszki. Pierwsze, co się rzuca w oczy najbardziej, i pewnie to dojrzycie, mam nadzieję, że to dojrzycie z któregoś z kątów, to jest to, że jest tutaj lakier taki trochę kameleon, bo on niby jest bazowo zielony, ale często przechodzi w taki, lekko bym powiedział, fioletowy. Od czego zaczniemy? No zaczniemy sobie oczywiście od ramy. Rama Gianta oczywiście, pod koła 29 cali, pod bardzo szerokie opony, które oczywiście do enduro się bardzo przydają. Najważniejsza rzecz to oczywiście zawieszenie i tutaj jest ten system giantowski, czyli zawieszenie Maestro, damper od Foxa X2. Jeśli chodzi o skok, to bodajże, jeśli dobrze pamiętam, to tutaj są 143 mm skoku. Z przodu jest 160 i Fox Elite Performance 36 golenie, czyli tutaj już naprawdę sroga maszyna. Korba jest Race Face'a, tak, o ile dobrze spojrzałem, 32 ząbki. Kaseta i tutaj już jest SRAM GX Eagle w pełni tak naprawdę. Kaseta 12-rzędowa, rzecz jasna. I przechodzimy sobie, podobnie jest z manetkami. Manetki także SRAM Eagle, hamulce SRAM, kołdy i to są hamulce czterotłoczkowe, co zaraz sobie tutaj będziecie mogli zobaczyć, o ile nam słońce nie zniszczy tych ujęć. To są właśnie te hamulce, także duże tarcze hamulcowe do tego wszystkiego. Tu mam nadzieję, że właśnie będzie jakoś widać ten efekt z lakierem, o którym mówiłem. Maxxisy miniony DH, DHF z przodu i DHR z tyłu. No i do kompletu tego wszystkiego Dawid sobie jeszcze rzucił platformowe hamulce, platformowe pedały Deore XT. Siodełko jest od Gianta, obręcze są giantowskie. Podobnie jest z piastami, natomiast mam tutaj takie podejrzenie, że te piasty zostały wykonane przez DT Swiss i prawdopodobnie tak jest. No i z takich bardzo ważnych rzeczy, szczególnie w enduro, to myk-myczek, elegancko. Myk-myk tutaj jest giantowski, natomiast działa póki co bardzo, bardzo fajnie. No i to by było tyle, jeśli chodzi o specyfikację tego roweru, a za kilka dni wrzucę wam jeszcze taki krótki edicik nagrany głównie z GoPro tutaj po naszych lokalnych ścieżkach, żebyście sobie zobaczyli, jak ten rower sobie jeździ. A tymczasem się z wami żegnam, do zobaczenia w kolejnym filmie, cześć!